Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, klikajcie subskrybuj, pamiętajcie też o dzwoneczku i oczywiście o formie wybrania na powiadomienia wszystkich, byście mogli dostawać każde powiadomienie związane z moim filmem czy live'em, aby nic was nie ominęło. Nie zapominajcie też oczywiście o łapeczce w górę, która bardzo motywuje do kolejnych filmików. Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrDown15, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Farminga 17. Tym razem, chyba jak już sami widzicie, jest to seria prawie jak Moprzyd. Powiem szczerze, że po pierwszym odcinku nawet nie pomyślałbym, że może być z tego seria, ale spodobała mi się ta mapa, spodobały mi się maszyny i pomysł na takie odcinki. Nie wiem, ile ich będzie, na razie tyle, co wiem, bardzo dobrze i fajnie wychodzą żniwa, patrząc na ilość kombajnów. Teraz czas na orkę, trochę żmudną pracę, dłuższą pracę, ale no... taka po grubości, bo to będzie akcja na 5 ciągników. Pierwszy będzie Zetor, potem będzie Ursus z piątką. Kolejny Ursus, no też z piątką, ale już inny pół. Więc tutaj troszeczkę taka pozmieniana. 914 z czwórką. No i też zamyka to tych ciągników od groma. Głos, każdy inny, każdy ma inny tunik. I też oczywiście piątka przy ostatnim 12-24. Każdy ciągnik się troszeczkę różni, ale jednakże 4 to Ursusy, 1 to Zetor. No, prawie jak Mokrzyn. Prawie, bo chciałem się tak trochę pobawić. No myślę, że na 4 to mało, mało, mało. Taka akcja na 4 na tym polu, gdzie pojedziemy. Bo naprawdę na 4 to można jechać kombajny, chociaż też by się przydało na 5. A jednak 5 takich ciągników, no, da czadu. I chciałbym zobaczyć, jak szybko będzie pole ubywać na dużo. Skip. Bo licząc to będą 3 piątki, to jest 15 i 2 czwórki, to jest ponad 20 skip. No to naprawdę, licząc po farmingowemu, bo wiadomo, to trochę będzie kurczyć, no to i tak jako tako będzie wyglądać. Ja zasiadam w Zetora, bo po Zetor. Za którym się przejedziemy i zobaczymy, czy te ciągniki będą jechać za mną. Panowie, czy za mną chcecie jechać? Jadą. Jechać, trzeba jechać. Jak trzeba jechać, to jedziemy. Stawiam sobie 15 metrów za mną, żeby się nie zabijali tutaj bardzo. Powoli wszystko jadą, ale bardzo powoli się ruszają. Zebrali się bardzo powoli, dlatego ja nie będę się rozpędzę, bo zobaczcie, jak tamten z podwórka wyskoczył teraz, jak dzik, cię pewnie się nie złamie tam, żeby dogonić teraz wszystkich. Tu jest zaraz zakręt, ja muszę uważać, ale patrzę się z tyłu, czy ktoś się nie zawieruszył i czy ja wszystkich włączyłem. Oj, bardzo wolno się zbierają. Czekajcie, ja się tutaj zatrzymam, bo... Boże, zbierają się tamten, ten co z podwórka, jak teraz widzicie, to ja nie wiem. Teraz o, ci już trochę lepiej, ale ci z podwórka to jakby zaspali. Halo? Kto tam się zawieruszył? Ej, jedzie. Trzymasz. Kurde, pielgrzymka marzeń tutaj. Daleko nie mamy, ale nie chciało mi się 5 ciągników naraz, znaczy po kolei wieść. Dlatego już tak wybraliśmy. No myślę, że już teraz na spokojnie oni sobie będą jechać za mną. Mogę nawet ustawić na trochę mniej, chociaż nie, bo jak 15 metrów oni naprawdę ładnie są ustawieni. Tak jak teraz widzieliście, staną jeden za drugim. Szkoda tylko, że oni tak powoli ruszali się z podwórka. Dziwne, nie wiem, ale mniejsza z tym. No i teraz najważniejsza sprawa. Ostatnio tu była ogromna kolizja. Jeżeli pamiętacie, oczywiście to była ogromna kolizja związana z kombajnem. Teraz to jest traktor. I teraz tak, musimy przemyśleć wszystkie za i przeciw. Z tej strony nikt nie jedzie, z tej strony jedzie ktoś, ale daleko. Myślę, że na spokojnie powinien każdy z nich przejechać. Myślę, że tak. Jak nie, to będzie problem. Dobra, jedziemy jak najszybciej, żeby oni też ruszyli. No nie, niestety ostatni może mieć problem. O Jezu, sam miałem problem. Może zapatrzyłem się. Ej, Franuś, hamujemy. Przejechali wszyscy, naprawdę na styka przejechali. Szacunerio, ja jedyny zrobiłem błąd, zawaliłem słupek, ale to jest do wybaczenia.
Zdziwicie się pewnie, czemu mam obrotówkę, ale chciałem tak, tak troszeczkę inaczej. Nie wiem czemu. O, zahamował. Ja sobie stanę tutaj na razie. Tutaj nikt nie jeździ, ja sobie mogę stać. Ja nie jadę pierwszy. Ja nie jadę pierwszy, bo to wyłączę im tego świrka i muchomorka. O Boże, ten to nie wyhamował w ogóle. Dziwny. Ten nastyka. Czyli 15 metrów to jest naprawdę nastyka. I wszystko jest wyłączone. Każdy teraz po kolei będzie wjeżdżany pole. Będziemy orać naokoło, bo niestety, znaczy inaczej, najlepiej oni pracują tak właśnie. No to zaraz zobaczymy, jak oni dadzą radę. Prawdopodobnie ja najszybciej będę jeździł z nich wszystkich. Tak. Tu jest, dodajmy, wyliczając przez farminga, tu jest ponad 13 hektarów. Więc tu jest naprawdę spory, spory areał i będziemy się starać puszczać ich bardzo, bardzo później. W oddali oczywiście. Wkradamy do kolejnego Ursusa 1224 z pięknym pługiem. Niby piątką, ale on naprawdę bierze jak trójka. Tak między nami. Szkoda właśnie, bo mogłyby trochę szersze być. I teraz tak. Chciałbym ustawić tak samo jak on ma. Czyli on ma prawą. Szybciutko, szybciutko biegniemy do niego. Jakie on tu ma ustawienia? Cofanie krzywej. Cofanie po krzywej, bo tak ciągle coś przeskakuje dziwnie, jak ja coś mam. Jeszcze raz, czekaj. Cofanie po krzywej, dobra, luz. Cofanie po krzywej ma, aktywną prawą. Naokoło to wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Odstępów chyba nie będziemy robić, bo dadzą sobie radę. Czyli cofanie po krzywej mu damy. Tobie też wtedy damy hyc. Cofanie. O, czemu ty nie możesz? Nie mogę mu zmienić? O, dziwne, dziwne. Nie mogę mu zmienić. Może, że on musi pracować w polu i dopiero wtedy mogę mu zmienić. Dziwne. To już. Orka. Jeszcze raz kontrolę. Czy ja teraz coś mogę zmienić? Nie. No dobra, będzie nawracał w kształcie. O, może nie może. Każdy dziwne. Okej. Okay. Proszę o ha. Proszę o szukanie 13 hektarów. Go, 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 go. No i myślę, że on już tu się ustawi po swojemu. I niech daje czadu. Nie wiem właśnie, czy dawać małego na koniec, czy małego w środku. Dobra, małego dajemy w środku. On jest, nie wiem czemu ma tutaj damy, bez damy, szybko. No właśnie, bo no, to ma być orka i nie będziemy się tutaj patyczkować tak troszeczkę. Myślę, że on tu ma bez. Nie chcę znowu jechać 10 na godzinę, będziemy orać całe dnie i noce to. Jak zobaczyłem, że ten ma ogranicznie jakiś gruby, to nie, nie, nie. No powiem szczerze, że już to jako tako idzie. Trochę tych nawet jako, że było objechane naokoło, żeby oni sobie poradzili, to i tak już jest moc. Nawet te 4 sniby ładnie biorę, nie powiem. To Unia. Cofanie po krzywej samo się ustawiło. Dobrze, no coś się przestawia tutaj, gdy ja klikam ten skrót klawiszowy, by włączyć ustawienia. Air Vehicle Extension, jeżeli ktoś potrzebuje tego moda do pracowników, to jest właśnie on. Tutaj tylko to nic więcej się nie ustawia. Proszę o ustawienie jemu hektarów. No tutaj ma liczenia, bo ponad 13 to jednak trochę musi. Spory kawałek i jeszcze jedna do ustawienia. Najważniejsze mówię, że trzeba poustawiać ciągniki, a cała reszta już leci z płatka. Gorsze jest to, że będę musiał jechać ostatni, za nimi wszystkimi. Ale to i tak nie jest tak fatalne. Dobrze. Ustawiamy tego pana. Już pewnie nie mogę zmienić. A, bo on sobie liczy tutaj pole. Dobra, może teraz mogę wreszcie zmienić. Też nie. Też nie? Dziwne. Jeden będzie miał tak, drugi będzie miał tak, ale oni ciągle... A, bo nie zrobiłem OK.
Może teraz mogę też, nie? No dobra, prawa strona. Ten będzie się tak nawracał. Oj, ale ja chciałbym pana trochę ustawić, bo pan tak trochę krzywo wjechał. Ha! Jedziesz? Jedziesz. Jakie ty masz w ogóle ograniczenie? Nie masz ograniczenia. No to wsiadamy do Zetura, który ma pół obrotowy, ale będziemy łarać jedną stroną. A, taki mały myk. Dobra, mogę już wejść na kierownicę, bo... No bo tamtych to wolałem ustawić na szybkości. Cyk, 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 cyk. Dół, no akurat Zetur... O, ale już... Nie róbmy mijaków, to jest najważniejsze w tym, żeby oni się nie pogubili. Dlatego nie ma czegoś takiego jak poprzeczniak. Jeżeli chcemy używać na pracowników, dlatego. Znaczy, można poprzeczniak, wtedy nie ustawiasz naokoło, ale gdy chcę na więcej ciągników jechać, to muszę naokoło. Tak samo jak jest z kombajnem. Kombajn raz przy razie, no, na wiele ciągników się nie da, bo się zabiją. Tak samo jest właśnie z orką, ale ja tutaj mijaczka małego robię. Tak się troszeczkę przyjrzałem do przodu, a z tyłu tak nieciekawie. Mod sieczki tutaj ładnie wgrany i zobaczcie, no, na 5 ciągników to ta orka nawet idzie. Że żaden puk w farmingu nie jest tak szeroki, żeby brać tyle skip na raz. Więc jako tako praca idzie, ale pieniążki z konta też ładnie zapierdzielają. No to oczywiście pracownik jest ustawiony. No to... No leci, 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 fajnie leci. Najważniejsze to jest test, bo nie testowałem niestety pracowników. Zrobiłem mi właśnie taką oddziałkę, żeby nie mieli problemów, bo oni bardzo przy miedzy wariują. Gdy już poczują ten zarys pola, nie wiem, zaoranego, zgruberowanego, czy coś w tym stylu, to przyznam, że ładnie im to idzie, nie zawiedli mi aż tak bardzo przy innych pracach polowych. Ale gdy nie mają zarysu, to nie wiem, nawet z live'a możecie pamiętać, że nawet gruberowanie na polu bardzo ciężko wychodzi. No zobaczymy, dlatego zobaczymy orkę. Na razie pierwszy przejazd, jedziemy. Na minimapce... O, już ci piersi są po tamtej stronie. Więc jest Gites, a nawet widzę po tamtej stronie właśnie mi wyjeżdża jeden i za nim powinien być też drugi. Czyli jadą, czyli jadą. Czyli orka idzie pięknie, naprawdę zafascynował mnie ten maczyn w tym roku. Po raz pierwszy udało mi się tak długo tam być. Chciałem, żeby to był miesiąc i to był miesiąc równiuteńki. Udało mi się, więc bardzo jestem z tego zadowolony i no mega mi się spodobały te ciągniki, no tak dużo, no najeździłem się w życiu 30, 60, 3P, nawet mówię 3P, 60, no prawie identyczne ciągniczki, różnią się tylko silnikiem, ale naprawdę no nie ma co do porównania, mega mi się spodobały właśnie, czekajcie. Czy on tam... No, on zbierał się 3 godziny, ale zebrał się. Przyzna, że to jest ten, co musi jechać naokoło. Mniejsza z tym. Ważne, żeby orali. Jak oni będą orać, to mnie to nie interesuje. W ogóle mnie to nie interesuje. Widać właśnie, jaki jest nawrót na... O! Czy ja powiem, że taki zły nawet fajnie, bo akurat tym pługiem... I chyba dlatego może nie można zmienić. Żeby tym pługiem mu lepiej się pracowało, bo nie powiem, ładnie to mu idzie. Poprzeczniaczka mi się zbytnio nie chce za nim robić. Ja bym wyprzedził tych skubańców, ale nie wiem, czy mi się takowoż uda. Zaraz tam dokończę cały wątek. Nie tą stronę, tą stronę. Chociaż oni bardzo ładnie szybko jadą, więc... Ciężko by mi było jednak się wrąbać pomiędzy nich, chociaż ten początek, albo tam jest po łuku, a po łuku oni mają małe problemy z... O właśnie. Boże święty, co ty robisz, synek? To było dziwne, bo mi się zdawało, by on jechał prosto w samochód, ale dobra, jednak zrobię ten poprzeczniak. Cyk, pół w dół i ogień.
zobaczmy. Ręka do smyka. No nic. Ważne, że jadą dalej. Może jednak będziemy jechać na końcu i będziemy robić tak, jak oni chcą. No, też mówię, no oni tutaj na tym, bo tu jest chyba taki malutki łuk, oni będą mieli problemy. Liczę, że to nie będą ogromne problemy. Przecież nie wiem, czemu oni tu akurat robią problem. Problem z niczego robią, jak zwykle. No dobra, zobaczymy. Ja tam się nie interesuję. Jadę tutaj. I on teraz powinien jechać tam. No dobrze. Niech jedzie. Niech jedzie. Niech jedzie. Opuść ten pługi, zapierdzielaj, bo nie mam czasu. Ja to sobie zrobię tak, że... O, nie ten przycisk, przepraszam. Ja cię wyrównam tutaj i się cofnę. I będę sobie robił tak, jak pan Bóg przekazał. Dobrze, jak to wygląda? Szczerze, odbiłby tylko lekko w lewo i na luzie mógłby orać dalej, ale... Jeszcze takim pługiem. No ale dobrze. To jest tylko pracownik. Tego się nie zrozumie. Ważne, że orka idzie. I chciałbym dowiedzieć się, ile zaorane będzie w piątkę tego pola. Jaki kawałek, no, ile hektarów, to niestety nie sprawdzę. Też ten miernik hektaru by się przydał. To by było fajne. Nie powiem. Mogłem sobie to wziąć. Ale akurat nie myślałem, że będziemy się tak bawić. Najlepsze jest to, że zaczęliśmy chyba o 16 godzinie w grze. Czas jest na 5. Mamy już godzinę 18, pensje poleciały znowu. Będę mówił, odcinek będzie półgodzinny prawdopodobnie, jeżeli wszystko wypali. Było dłużej to na pewno orki, to tym bardziej ciężko by było tutaj coś ogarniać. Myślę, że już mamy około 20 minut odcinka, chyba. Co jestem zdziwiony. Wiadomo, no zanim żeśmy tutaj jechali, to trochę minęło, to też na to trzeba patrzeć. Ale ważne, że jadą. Na minimapce widać moich wariatów. Widzę trzech, ale ten czwarty prowadzący, znaczy piąty można powiedzieć, razem ze mną, ale ten prowadzący jest na zakręcie. Liczę, że żadnego błędu nie zrobi. Został przez coś zablokowany, ale to został zablokowany przez kolegę. On jedzie dalej, kolega też ruszył w bój. Nie ma problemu, ja jestem zadowolony. Mały mijak, ale to jest szczerze, to nie jest mijak, tylko to zostaje sieczka. Właśnie najgorsze jest to, że gdyby się orało bez sieczki, to by to fajnie wyglądało, a ta sieczka niekiedy właśnie jak się nie jedzie równo, to zostaje kawałek. A się tam blokuje ciągle, ale myślę, że chyba nie zakończy pracy. Panowie, do pracy rodacy. Oni, najgorsze jest to, że zaczynają już się do siebie przybliżać. I to już jest ten in minus tej gry, że zaczynają, będą sobie bugować się też, co nie? Tak jak numer drugi przytulił się już do numera jeden. Tak, jeden mieczka ciśnie. Tamten albo zakończył pracę. Muszę poprzebiegnąć się. A nie, jedzie. Tylko on mówi, on będzie trochę kombinował tutaj jak zwykle. Jedź, opuszczaj ten pług i zapierdzielaj, a nie czaisz się jak dzik w paśnik. Ten, tą czwóreczką, fajny pierdziek, daje radę. Po łuku orka to tu jest po prostu magiczna, no ale jak musi być, daje radę. Ja jestem daleko od nich, powiem szczerze, że fajnie to wychodzi, że ja nie będę tutaj męczył się z nimi. Troszeczkę jak muszę po nich poprawiać, to fajnie to wygląda. Ale jadą. To jest najważniejsze, że jadą. Duży przestoju nie robią. Wiadomo, no. Niekiedy sobie tam... No, ich prędkość nawrotu, bo prędkość pracy jest dobra, ale prędkość nawracania i ogarnięcia tej... Matko, kochano, jak ja mam tu jechać? Tak sobie ten pracownik pewnie myśli. No to jest ten in minus. No i chyba będzie in minusem. Ale dobrze. Pomysł na orkę... Tutaj to jest po prostu po grubości. Ale pojadę. Pojadę. Nie będę taki. L się zablokował. Liczę, że się mnie nie zabiją. Tylko ja tam zaraz dojadę, że nawet nie będę wychodził. Myślę, że...
odstępów im nie będę dawał od siebie, bo mogą zacząć wariować. Tutaj ten jak się naddał, to ja cię pierdykam. Dupę mu ostro zarzuciło. No mi jaka mówię, nie będę takich rzeczy robił. Wolę normalnie pojechać po łuko na... Przy nawrotach mają jakiś problem, że jadą kawałek, potem cofają się, wyrównają jakąś orkę nie wiadomo skąd i jadą. Niechaj tak robią. L to który to, że się zablokował? Nie wiem. Nie ma takiego numeru niestety. Ważne, że jedziesz. Jedź Stefan, nie będę cię tutaj denerwował. Ładnie idą. Ta czwórka mi się podoba. Naprawdę podoba mi się w ciul. Teraz on... Aha, bo on tutaj ten poprzeczniaczek robi taki z dupy clean. Tak, on teraz zrobi kółeczko na O. Tak. Jedzie sobie pięknie, kulturalnie z powrotem tak samo. Chociaż mógłby normalnie odbijać lekko w lewo. I robię więcej sobie problemu niż to potrzebne. Lubię to. Ja się napiję wody podczas pracy, potem bardziej. Czy już się zdecydowałeś, że będziesz jechał orał, czy będziesz nadal się bawił w zawrotki? No dobrze, niech mu będzie. Zachód słońca, 18:23. Myślę, że nie będziemy pracować w nocy. Przecież fajnie by to wyglądało, bardzo mnie to ciekawiło. Powrotowym pługiem orać. Normalnie. Nie powiem. Wyrównam im to, bo się denerwują chłopacy. Chłopacy się denerwują, to im to wyrównam. No i co? I rura. Rura! No, tam troszeczkę wątek mi uciekł, bo rozmawiałem o maszynie, no bo z tej strony o to chodzi w tej serii. A mniejsza z tym, niech się blokują. Bardzo mówię, spodobała mi się ta cała praca, cała jazda tymi ciągnikami, dużymi Ursusami, czy tam ZTS-em naprawdę nigdy w życiu nie jeździłem, więc to było coś nowego, to było coś fajnego i to mi się mega spodobało, tutaj pracują. O, to też, czyli najwięcej, jak to się mówi, więcej i zigły widły robię. Dlatego też mówię, no kurczę, takimi ciągnikami sobie pojeździć też w farmingu, no jakbym tego nie zrobił, no to chyba bym, no nie był sobą, tak? Jeżdżąc miesiąc właśnie Ursusami najwięcej. ZTS-em powiem szczerze, że jeździłem może raz, dwa. Na pewno trochę talerzowałem, ale tylko troszeczkę, bo chciałem się osobiście sam przejechać właśnie tym ZTS-em i Brączusz mi tak na trochę dało potalerzować. Miałem tak swoją robotę bronowanie, więc tam trochę nie miałem czasu, żeby się tak bawić. Akurat dałem Bolkowi ponagrywać vloga z bronowania, dlatego wysiadłem po prostu, żeby on sobie mógł się przejechać i nagrać właśnie tą akcję brony. A ja poszedłem właśnie do Brączusia, trochę potalerzowałem, wtedy też pojeździłem ZTS-kiem. Nie powiem, naprawdę fajna fura, ale Ursusy to Ursus. Ktoś tam powie, że nie ma klimy, nie ma tego, nie ma tamtego. Powiem szczerze, że jeździłem tyle 30-60 i tam nie było klimy, nie było niczego, nie było radia i tak dalej. No i też nie było takiej mocy, tak, jak w tych większych, więc tą samą mocą i tym, co potrafią te duże Ursusy, to mi się też spodobało, że mają siłę po takie góry pierdykać, bo naprawdę szacunek za to, co robi ten ciągnik pod góry. Ja po raz pierwszy u siebie to naprawdę mogę nazwać, że moje okolice to jest stół równy, jeszcze heblowany, a tam jednak okolice tamte są naprawdę, gdy wjedzie się na górki normalne, to jest luz, ale gdy już wjedzie się na taką porządną, to no to mokro się w majtkach robi i to ostro, nie powiem. Pierwszą górę, jaką sam tam, pierwszą górę, którą sam musiałem robić, no to sam nie wiedziałem, co wyczyniać. Jak jechać, z której strony zajeżdżać, żeby się nie wyrąbał. Bo przy niektórych przeciwwaga była chyba większa niż w Formule 1. Więc naprawdę nie mogę tego nawet opisać, ale był hardcore.
dlatego też musiałem się przyzwyczaić, ale naprawdę dość szybko się przyzwyczaiłem, bo przy którejś już tam górce naprawdę miałem to obcykane i już trochę się nie cykałem nawet tego, no bo naprawdę na pierwszą wjechałem, no to no nie mam czego ukrywać, bo cykałem się jak cholera, gdy ciągnik tak był bokiem, co nie? Więc to troszeczkę wpływa tak na psychę człowieka, który jeździł na równych powierzchniach, takich trochę jak tutaj. Najgorsze właśnie, że nie mogłem znaleźć fajnej mapy, która by miała jakoś zajebiście duże góry, czy pola, które by były fajne duże, ale nierówne. Chociaż to pole troszeczkę gdzieś tam jakiś pagórek, coś tam jest leciutki, ale no nie jest ten klimat, ale chociaż mówię, mapa mi się sama w sobie podoba z tego, jak wygląda, a nie z tego, że musi być górki, dlatego prawie jak Mokrzyn, to nie jest Mokrzyn. Seria fajnie nazwana, nie powiem, bo nazwałem tak z dupy te żniwa i myślałem, że tylko te żniwa nagram i to by było na tyle, ale jak popatrzyłem sobie dalej na te pola, na te... O, jadą normalnie chyba, cud, nad Wisłą Dolinie. Gdy popatrzyłem sobie dalej na te pola, to mówię, może coś więcej zrobimy, może jakaś orka, może coś, może tamto. No to mówię, co, no to jedziemy. Nie ma się tutaj co bawić, tylko uszykowałem, co miałem uszykować. I tyle. Ciekawostkę, nie wiem, mamy jeszcze parę minut odcinka, myślę, no bo zaraz powinno być 30 minut. Zróbmy trochę orki w nocy. Jak to po prostu wygląda? Tego damy na 120, żeby szybko przewinąć do nocy. Zobaczymy, czy o 20 chyba 30, czy o 21. Boże, po 1000 zł im daje za orkę godzinną. Po 21 powinni włączyć światła. Zobaczymy, czy też włączą światła i jak to będzie wyglądać. Jak na 20, może 5-20 minut orki, jest spory kawałek zrobiony. Naprawdę jestem zadowolony. Nie chciałem się przełączać i na inne ciągniki i ich trochę denerwować, bo nie wiadomo nawet może, jakby ten ciągnik z tym pugiem jeździł. Aż się zastanawiam. Czas tylko 50 euro, czyli jednak ta strata jest, wiadomo, czy zrobię 120, czy nie, to czas jest normalny. Daję im i nie wiem, czekamy do 21 i wtedy sam włączę światła, bo chcę zobaczyć, czy mi się zapali kontrolka jakaś z tyłu, czy nie, bo powinny się zapalić z tyłu jakieś światełka. 21, myk, myk, włączone, jak mordę szczelił. No to co? Też włączamy. Raz, dwa, trzy. Tutaj kończy się akcja. Halogeniki są włączone, z tyłu to samo, świeci się. I miłosiernie już nie muszę ten wyłączyć. Czas na 15 damy. Więc fajna sprawa. Naprawdę, powiem szczerze, że... O, proszę bardzo, pomocnik zakończył pracę. Ciekawe. Nie wiem, co do 21.30 wam tego pracuje? No, ależ pan wariat. To myślę, że daje, że dojedziemy do końca. Tam, gdzie pewnie się wszyscy zbugują. Bo jak tamten zakończył pracę, to kolejny za nim jak dojedzie i zacznie wariować, bo będzie mu przeszkadzał, to też zakończy pracę. I tak każdy po kolei. Dlatego na dzisiaj zakończymy tą pracę. Ale dali radę. Troszeczkę poranę i naprawdę fajnie wygląda. Ale ładnie oświetlony jest tamten ciągnik z przodu. Ładnie to wygląda. To jest ta czwórka. Chyba, tak jest. Nadal LK, a to LK to jest chyba przede mną, więc on też tutaj ma problemy. On teraz powinien na... O, to może jeszcze zdążę tutaj wjechać. I... Cyk! Proszę bardzo. Oby jak się ciemno tutaj zrobiło w środku. Ja nic nie widzę w środku. A światło wewnętrzne, ja tu mogę jakieś światło włączyć w środku? To mogę pootwierać. Ale ładny. Światełka ładne mają. Wszystko widać. Najśmieszniejsze jest to, że jeden zakończył pracę. Dalej nie będę jechał. Ale ładnie. Nie powiem, ale ładnie ten zetel wygląda. Jeszcze idziemy popatrzeć na wszystkich tutaj pracowników. Ale on tutaj od... indolił robotę, ale mniejsza z tym. Ładnie wygląda. Z tuzem. Też ma ładne oświetlenie. Idziemy dalej w stronę słońca. Halo? Aha.
To jest ten, co zakończył niespodziewanie pracę, tak? No nie wiem, czemu akurat tak zaparkowałeś tutaj, ale mniejsza z tym. No, mały też. Mała wręcz. Nie powiem, bo mała tutaj kieruje. Czwórka dała radę. Czwórka ładnie tutaj pracuje. Wjeżdża, jak ma wjeżdżać, tak wjeżdża. Pół go puszcza i gitara się ma. Jeszcze pójdziemy do pierwszego, ale jest ciemnica niemiłosierna. Chyba przyciemniana noc jakaś jest, bo... No bo kurczę, no. Pięknie, pięknie to zrobione. No, on też jedzie tam, nie patrzę. Kółkiem mnie przejechał. Ach, co tam jest? Nie powiem, ale już nic nie widzę. Może jednak tak zakończmy, chociaż patrząc się trochę chociaż na ten ciągnik. On sam sobie to będzie ciemny jak cholera. Ja wam serdecznie dziękuję. Jeżeli wam podoba się ta seria trochę taka mokrzynowska, jeżeli chcecie widzieć kolejne moje pomysły związane z tą serią, może coś jeszcze wymyślę fajnego, to zapraszam do łapkowania, do subowania. Ja wam serdecznie dziękuję. No i chłopaki, niech ciężko pracują. Na razie trzymajcie się. Cześć!